Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 23 lipca, to jest wtorek, mamy dzisiaj dzień włóczy kija, to by się nawet zgadzało, kochani, no bo ja się trochę włóczę, w sensie tak jak wam mówiłem, wczoraj jestem w Singapurze, jeżeli nie oglądaliście jeszcze vloga, a może go jeszcze nie było, nie mam pojęcia, nie wiem jak tam się to poskłada, kochani, to jestem w Singapurze w ogóle przez tylko parę dni, bo mam, zostałem zaproszony na konferencję, to jest ekumeniczna konferencja liderów nowej ewangelizacji, czyli w sensie taka, wiecie, że uczą ludzi, jak ewangelizować w takim współczesnym świecie za pomocą współczesnych mediów, a że ja jestem liderem, jak twierdzą, w sensie zaprosili mnie z konferencjami, no to gadam im różne rzeczy, prowadzą dyskusje, w ogóle ciekawa sprawa. Kochani, dzień włóczy kija, dzisiaj się gdzieś powłóczcie, jeżeli tylko chcecie, a my zrobimy kolejny nowy odcinek. Zapraszam człowieczka, jedziemy! Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, właśnie jakiś pan, i to właśnie jakiś chyba Europejczyk, w sensie, bo biały, bieg tutaj, w sensie uprawia biegi. Jak można biegać w takiej temperaturze? No okej, różni są ludzie. Ja bym umarł prawdopodobnie na zawał serca, udar i jeszcze 16 innych schorzeń. Kochani, wtorek, czyli oczywiście dzień ze świętymi, posłuchajcie dzisiaj świętego Antoniego z Padwy. Ale to ładnie śpiewa ten ptak. Zobaczcie, takie będą rozpraszajki. Święty Antoni z Padwy mówi tak. Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on. Kurde, jakie to jest ładne zdanie. Kochani, to nie chodzi o to, żeby nie mówić, wiecie, kiedy widzimy zło, kiedy widzimy grzeszniku, to żeby nie mówić, że grzech jest grzechem. Kiedy widzimy, że ktoś robi coś złego, kiedy mamy pewność, że robi coś złego, bo to nie zawsze oczywiście pewnie mamy pewność, ale kiedy mamy, nie, no to jasne, że trzeba... Co to, kogut? Kochani, przepraszam, rozpraszam się. Więc kiedy widzimy, mówię, jakieś zło, to jasne, że trzeba jakby mówić, nie? Nazywać to zło po imieniu. Tylko, kochani, czym innym jest nazywanie zła po imieniu, czym innym jest nawet potępianie jakiegoś grzechu, a wiecie doskonale, że czym innym jest potępianie człowieka, który ten grzech popełnił, nie? I wiem, że to jest czasem bardzo trudno oczywiście oddzielić od siebie, no bo strasznie trudno jest nam oddzielić grzesznika od jego grzechu, nie? No bo zazwyczaj ten grzesznik, który robi te grzechy, no to on jest tym grzesznikiem, no i jakby chcemy go całego potępić. Ale zobaczcie, jak ładnie mówi Antoni. Albo ja to już zrobiłem, czyli miałem takie grzechy i oczekiwałem, że mi je wybaczą. Albo to robię, w sensie mam po prostu inne grzechy, albo ewentualnie takie same i też oczekuję, że mi wybaczą. Albo nawet jeżeli sobie mówimy, ja tego nigdy nie zrobiłem, ja tego nie robię. Kochani, to jest takim zdaniem dosyć pokornym powiedzenie sobie, to mógłbym to zrobić kiedyś. Nie w sensie, że chcę. Kochani, to jest takie zdanie świętego Augustyna, też, które wam, chyba wam kiedyś je cytowałem. Gdzie Augustyn tam pytany, czy popełniłby takie, wiecie, najgorsze zbrodnie świata, nie wiem, tam zamordowanie własnej matki i tak dalej, nie? I święty Augustyn wtedy mówi, że nie zrobił takich rzeczy, ale mówi, gdyby nie Boża pomoc, to wie, że on jest zdolny do wszystkiego. W sensie, że tylko z Bożą pomocą uda mu się różnych rzeczy w życiu nie zrobić. A takie mówienie, ja bym nigdy tego nie zrobił, kochani, świadczy o jakimś takim trochę braku pokory. O takim bardzo wysokim mniemaniu o sobie, nie? I kochani, nie chodzi o to, że mamy o sobie źle myśleć. Tylko, kochani, no, trzeba znać swoją słabość i trzeba wiedzieć, że dużo rzeczy w życiu możemy zrobić albo możemy nie zrobić, tylko dlatego, że jest łaska Boża. Jak nie ma łaski Bożej, to może być trudno, nie? Kochani, mówię, to nie chodzi o takie pesymistyczne patrzenie na siebie i na świat, nie? Że wszyscy są grzesznikami, zawsze byli grzesznikami, będą grzesznikami. Chociaż to jest w ogóle prawda. Ale bardziej w takim kluczu, że ja jestem taki sam jak inni. I zauważcie, kochani, mnie to zawsze najbardziej chyba mnie boli we mnie, że ja bardzo często, kiedy robię jakieś zło, to oczekuję, że będzie mi wybaczone, nie? Oczekuję, że będą mnie tolerować, że będą mnie znosić z moim złem, że jakby, że nie odrzucą, że kiedy na przykład ktoś, wiecie, nie chce zupełnie przyjąć mojej różnej słabej strony, to ja jestem taki totalnie oburzony, nie? Że jakby dlaczego nie chcecie nosić moich słabości. A pytanie, czy ja w odwrotnej sytuacji jestem zawsze gotowy nosić słabości innych, nie? Łatwo nam jest potępiać te rzeczy u innych, ale swoje to łatwo się domagamy wybaczenia, usprawiedliwienia, nie? Kochani, no właśnie, albo byłem, albo jestem, albo będę takim grzesznikiem. Bardzo warto tak patrzeć na siebie i na innych. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, wybaczcie, musi być otarcie, w ogóle na szczęście mam wodę, więc zaraz napiję się jeszcze wody. Ale jest mi tak dobrze. To jest takie, wiecie, to jest takie cierpienie, które sprawia radość. To jest jakieś dziwne w ogóle, nie? No bo to jest swego rodzaju, wiecie, uciążliwe, że jest tak duszno, jest tak gorąco, jest tak parno, po prostu pocisz się cały. Wszystko mam przepocone, łącznie ze spodenkami po prostu, naprawdę, nawet spodenki mi się pocą.
ale jednocześnie to jest takie super. To jest takie super. Wiem, myślę, co on w ogóle gada, czemu on to gada. No, kochani, bo te upały u nas to są jednak inne, nie? U nas jak jest nawet gorąco, to u nas jest sucho, nie? To jest ciekawe, to jest jakieś inne doświadczenie gorąca. Ja chyba lubię i takie, ale no właśnie. Dobra, może koniec. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Miejcie najlepszy dzień, miejcie się najlepiej na świecie i do zobaczenia już jutro. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa!